zrównoważone przestrzenie dotyczą wszystkich z nas i gdzieś to rolą naszego środowiska jest przekładanie skomplikowanych, czasem technicznych szczegółów, czasem szczegółów projektowych na nasze codzienne życie, po to, żebyśmy wszyscy mieli to samo zrozumienie dla jakości przestrzeni, w których żyjemy, dla jakości środowiska, które nas otacza, dla jakości architektury, która nas otacza i która stwarza po prostu świat, w którym żyjemy. Takie pojęcia jak zrównoważony rozwój czasem z niczym się nie kojarzą, ale jak zaczniemy je rozkładać na czynniki pierwsze i przekładać na nasz codzienny język, to okazuje się, że po pierwsze to kojarzy nam się ze zdrowym rozsądkiem, po drugie z harmonią, a po trzecie z równowagą, czyli z równowagą elementów wokół nas. Same dobre rzeczy, które jednocześnie wymagają trochę od nas wysiłku, przekonfigurowania tego, przemyślenia, jak żyjemy, jakie podejmujemy decyzje, po to, żebyśmy mogli żyć dobrze, długo, zdrowo i szczęśliwie.